Dzień dobry moi drodzy, jak się macie dzisiaj w sobotę? Jak się macie, kochani? To jest taki, powiem Wam szczerze, niezapowiadany live, taki spontan jak ja zawsze. Tak jak czuję, to tak po prostu robię, taka to ja już jestem. Także dzień dobry, witam Was serdecznie w ten dzisiejszy poranek w sobotę. I tak, pierwszą rzecz, którą chcę powiedzieć, to jest to, jeżeli jest to Twój pierwszy live, to oczywiście daj mi znać tutaj w komentarzu i przede wszystkim, ponieważ jest bardzo dużo nowych osób na grupie, ogromna ilość nowych osób, słuchajcie, na grupie, nie wiem, może 400 osób chyba doszło ostatnio, to jest bardzo dużo i dlatego chciałam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz, ponieważ dalej pytacie, moi drodzy, bo wchodzicie na grupę, widzicie tam posty, widzicie, że tutaj cieszymy się sukcesami, widzicie zdjęcia pieniędzy, ktoś coś dostał, jakiś zwrot, jakiś tam zniżkę i nie wiecie jeszcze, o co chodzi. Moi drodzy, kluczem do wszystkiego są moduły. Grupa, moduły, tam są moje live'y. Tam są moje 22 live'y, 23 wsadzę i 24 wsadzę dzisiaj, ale one są do znalezienia. Po prostu można, nawet jak sobie wpiszecie tam u góry w lupkę, tak, wyszukaj i napiszecie sobie hashtag live23 na przykład, albo live7 czy coś, to też możecie sobie je wyszukać, ale ja je wszystkie wrzucam w tak zwane moduły, więc tam możecie znaleźć. Czyli jeżeli jest to pierwszy live... Klaudia Sylwia, to jest Twój pierwszy live? Niemożliwe. Wydawało mi się, że ja już Cię tutaj widziałam w grupie. W każdym razie, a jeżeli tak, no to okej. Okay. To miło mi bardzo. W każdym razie, słuchajcie, wchodzicie do grupy. Ja Wam tutaj pokażę wszystko zaraz na iPadzie. Wchodzicie do grupy. Moduły i tam macie moje wszystkie live'y. Krok po kroku, jak mieć więcej pieniędzy. Bo widzę, że pyta dużo nowych osób, co zrobić, co stosować, gdzie są te metody, gdzie tego szukać, bo my się tu wszyscy cieszymy, my się tu radujemy, my się cieszymy, pieniądze, kocham pieniądze, ale ludzie nie wiedzą, o co chodzi. Nowi, tak? Więc moi drodzy, te osoby, które tutaj dzielą się sukcesami, które się cieszą i tak dalej i pokazują, jak ich życie się zmienia, te osoby właśnie obejrzały moje live'y, przeczytały moje posty i je zastosowały. Przede wszystkim. No właśnie, Klaudia, jesteś w grupie dość długo i to jest Twój pierwszy live, a ja już, to jest mój 24 live tutaj. Cześć Ania, cześć. O, widzę, że trafiłaś na mnie, jedna, druga. Ania, Kamil, cześć. Beatka, cześć. Aj, Beatka, hej. Słuchajcie, także ja przesuwam komentarze jak zwykle, żebym ja mogła się skupić tutaj na tym, co ja chcę przekazać. Więc, moi drodzy, pokazuję tak. Myślę, że powinno być w miarę... No tak, jeszcze mi się zgasił iPad. Poczekajcie. Pomyślałam, że pokażę to, słuchajcie, tutaj i może będzie łatwiej. Tak? Wiem, że tu jest światło, mi się odbija, ale dobra, grupa, tak? Tu jest grupa i macie, kochani, tu, zaraz pod członkami, Jezu, staram się, słuchajcie, oni tutaj tutaj są moduły. Tutaj. I tu klikacie. Ok? I tu widzicie, cholera, przepraszam Was, no. Tak to jest, jak muszę sobie tu radzić. Nie, no bez przesady, no co ja naciskam? Przepraszam Was, już. Już Wam pokażę. Oczywiście większość ludzi wie, o co chodzi, tak? I tutaj mamy, no znowu się gasi, nieważne, nie będę 5 razy z tego robić, słuchajcie. I tutaj są krok po kroku wszystkie moje live'y uporządkowane, tak? Więc obejrzyjcie sobie je od początku do końca, nie od... Dobra, ostatnie podejście, słuchajcie. Ostatnie, nie wiem dlaczego mi gaśnie, tak? Tutaj mamy krok po kroku wszystkie live'y. Czemu gaśnie, to nie wiem. I tam sobie od począteczku, od 1 do 23 po kolei sobie po prostu obejrzyjcie. I tak samo tutaj, tak jak Wam pokazywałam, tam gdzie są moduły, to poniżej mamy tematy, mamy zakładki z tematami i są ważne posty Marty o pieniądzach, tak? Są afirmacje, jest piosenka, są medytacje, tutaj Kamil wrzucił, tak? Jest dużo różnych fajnych rzeczy, fajnych materiałów, z których możecie korzystać, czyli to nie jest taka grupa, gdzie my tylko po prostu patrzymy się na te pieniądze i się cieszymy, bo oczywiście, że się cieszymy, ale trzeba wykonać pracę, tutaj pracę, słuchajcie, nad głową, więc to jest niesamowicie ważne. Słuchajcie, dzisiejszy, czyli to jest to, co jeszcze miałam powiedzieć, aha, osoby, które kupiły ode mnie kubeczki, kochani, mam, wysyłam kolejną turę w poniedziałek, ponieważ bardzo dużo z Was zamówiło, nie wiem, chyba ze 100 osób co najmniej. To chyba trzeci raz, więc ja nie wiem, ile ja już ich wysłałam. Bardzo dużo. Więc mam już je, także będę w poniedziałek rozsyłać następną turę, także nie martwcie się, kto mi zapłacił, ja to sprawdzam. Ja się odzywam, ja Wam piszę, że ja Wam wysłałam, także
Don't you worry. Wszystko jest pod kontrolą. A jak ktoś nie wie jeszcze o jakich kubkach mówię, słuchajcie, na szybko, bo dalej pytacie, więc za każdym, może lepiej jak ja po prostu będę mówić. Słuchajcie, tu mam kawę. Więc tak, takie są dostępne kubki u mnie. Tu jest napisane, mam więcej pieniędzy niż mogę wydać. Słuchajcie, pełne to jest kawy gorące, więc nie będę tak pokazywać. Albo na przykład tutaj, pieniądze mnie kochają. Widzicie? O, tu lepiej. Pieniądze mnie kochają. Są różne do wyboru. Kocham pieniądze. Tak? Jeżeli jesteście zainteresowani, to po prostu do mnie napiszcie, ja Wam wyślę więcej zdjęć, jakie są dostępne. Dobra, przechodzimy do rzeczy. Pierwsza rzecz, którą tutaj napisałam w tytule, to jest dlaczego musisz zawsze najpierw dać sobie? Wiele z Was tutaj pisze coś takiego, że na przykład bardzo lubicie obdarowywać, ale innych, albo kupować innym, że raczej, że bardzo dużo osób mówi, że nie zasługuje na pieniądze, albo ma problem z tym, żeby kupować sobie rzeczy. I słuchajcie, ja też miałam z tym problem i powiem Wam, że ogólnie jest to duży problem. Nad tym trzeba popracować. Nad tym trzeba popracować, bo słuchajcie, miłość do samego siebie to jest klucz również do wszystkiego. Klucz do wszystkiego i musicie nauczyć się po prostu stawiać siebie na pierwszym miejscu, stawiać siebie jako priorytet i swoje potrzeby na pierwszym miejscu. I teraz ktoś powie, okej, ale kto powiedzą, że jestem narcyzem albo jestem egoistą, że nie myślę o sobie, nie myślę o rodzinie. No nie, moi drodzy, to nie jest tak. Dlatego, że zauważcie, tak jak powiedziałam, jeżeli lecicie samolotem, to najpierw nakładacie tą maskę na kogo? Na siebie, prawda? A później na dziecko. Więc najpierw musicie uratować siebie, żeby uratować cały świat. Nie, że będziecie ratować cały świat, a nie siebie. Bo jak wy macie ratować cały świat, skoro sami nie jesteście, że tak powiem, do końca... może nie chcę, jakby to określić. Jeżeli sami nie czujecie się okej, nie czujecie, że w waszym życiu jest tak, jak chcecie, czujecie, że coś po prostu tam trzeba jeszcze poprawić, naprawić, popracować nad czymś, tak? Jeżeli sami nie jesteście szczęśliwi, sami macie depresję, sami jesteście załamani, to jak wy możecie pomóc komuś innemu? No nie jest to możliwe, tak? Bo ty jesteś załamany, druga osoba jest załamana i teraz są dwie osoby załamane. Jak te dwie osoby załamane, jak one mają sobie pomóc? No znajdzie się trzecia również załamana i wszystkie trzy będą załamane, tak? Więc musisz zacząć pracę nad sobą samym, czyli siebie musisz pokochać. Będziemy o tym mówić, ja tutaj jest Kamil, ja umówiłam się z Kamilem, jeszcze nie wiem na jaki dzień, będziemy robić live, to będzie na moim profilu, właśnie na temat miłości do samego siebie, bo jest to ogromnie ważny temat i jest to klucz również do tego, żeby mieć więcej pieniędzy. Więc moi drodzy, to jest tak, że musisz nauczyć się dawać sobie i wynagradzać siebie, bo jesteś wspaniały. Jesteś niesamowitą osobą i masz prawo i zasługujesz na wszystko, co najlepsze. I to nie jest tak, że ty musisz dawać wszystkim innym, obkupywać po prostu, znaczy kupować wszystko innym, a sobie na szarym końcu. Nie. Kiedy ty zaczniesz dawać sobie miłość, kiedy zaczniesz siebie wynagradzać, kiedy zaczniesz siebie doceniać, zaczniesz czuć się lepiej. Tak? Kiedy zaczniesz czuć się lepiej, będziesz emanować lepszą energią. Będziesz przyciągać lepsze rzeczy. Wtedy z tej energii będziesz mógł pomagać innym. Bo jeżeli ty czujesz się super, zaczynasz przyciągać więcej pieniędzy, bo zaczynasz po prostu pracować mocno nad sobą i kochać siebie, to możesz pomóc innym, możesz pomóc swojemu mężowi, swoim dzieciom, swojej rodzinie, możesz ich wtedy z tej energii zacząć po prostu przekonywać czy pomagać im, żeby zmienili myślenie, bo ty czujesz się już super. A jeśli ty jesteś zdołowany, no to jak ty pomożesz drugiej osobie zdołowanej? Będą dwie zdołowane. Musisz pracować nad sobą. Dlatego ja bardzo dobrze pamiętam, że miałam tak, nie mogłam tego za bardzo zrozumieć, dopóki nie miałam właśnie sesji to było wtedy psychoterapeuta się nazywał, dzisiaj się pewnie nazywa coach, przypuszczam, gdzie zawsze stawiałam innych na pierwszym miejscu i myślałam, że przez to jestem dobrą osobą, że jestem dobrą osobą, bo robię wszystko dla innych, tak? A ja byłam zawsze na szarym końcu. Zawsze wszystko dla innych, a moje potrzeby były na końcu, w ogóle moje były nieważne. Tak, to jest bardzo tutaj, słuchajcie, poważny temat, bardzo mocny temat i trzeba przepracować miłość do samego siebie, bo wy zasługujecie przede wszystkim na wszystko. Bo słuchajcie, jeżeli tutaj miłość do siebie jest zachwiana,
to wy czujecie, że nie zasługujecie na te pieniądze, że nie zasługujecie na sukces, że wam się nie należy, co jest bzdurą. Dlatego po prostu pracujemy nad sobą, bo wtedy, kiedy czujesz się lepiej, to mówisz, oczywiście, że zasługuję na pieniądze, na każde pieniądze świata. Oczywiście, że zasługuję na wszystko, co najlepsze. Oczywiście, że mi się to należy. Oczywiście, że jestem najlepszy, najlepsza. Tak? Kiedy pracujesz nad sobą, zaczynasz kompletnie inaczej myśleć. I po prostu czujesz się pełny energii i wszystko, co najlepsze, przychodzi w twoim kierunku i nie masz problemu tutaj z pieniędzmi. Oczywiście, druga kwestia, o której mówię. Już sobie zobaczę tutaj na komentarze. Druga kwestia, o której mówię, to jest coś takiego, że tu wczoraj chyba gdzieś w którymś poście wspominałam na ten temat, że na przykład czytacie, powiedzmy, nie wiem, 5-6 książek na temat pieniędzy albo stosujecie różne metody przeróżne albo jakieś rytuały, albo nie wiem, kupujecie czerwony portfel na przykład, albo jakiś tam kryształek, albo jakiś, nie wiem, kwiatek, albo nie wiem jeszcze co po prostu. Wszystko jedno co i nadajecie temu po prostu jakby znaczenie. To już jest inna rzecz, gdzie mówiłam w jednym z moich live'ów, żeby nie dawać znaczenia żadnym po prostu tego typu rytuałom, bo to ty jesteś tą mocą, tak? Ty masz tą moc, ty masz tą siłę, ty kreujesz swoją rzeczywistość, nie czerwony portfel. Ty decydujesz, że czerwony portfel przynosi ci pieniądze. Ale to nie jest tak, że jak będziesz mieć brązowy, to nie będziesz mieć pieniędzy, tak? Czyli nie kupuj dzisiaj czerwonego, bo ktoś powiedział, że czerwony przyniesie pieniądze. To jest bzdura. To jest totalna bzdura, tak? I już, i słuchajcie, tak jak powiedziałam, czytanie na przykład 10 książek, czytanie 5, 6, 7 jakichś mentorów. Dostaniecie kręćka. Dostaniecie kręćka, będziecie mieć mętlik w głowie. Ja pamiętam, słuchajcie, bo ja to mówię z mojego własnego doświadczenia. Też próbowałam wszystko. Przeróżne, słuchajcie, sposoby. I pisanie 55 razy przez 55 dni, że mam pieniądze. No po prostu wymyślają ludzie takie metody, że głowa pęka. A ja mówię wam tutaj, możecie mi zaufać albo i nie, ale ja wam mówię na moim własnym doświadczeniu, gdzie ja przeszłam to wszystko sama. Tak? I to, czego ja tutaj uczę, ja nauczyłam się i uczę się dalej od osób, które zarabiają po $500,000, kochani, na miesiąc. To nie są żarty. Oni sobie tego nie wymyślili. Oni mają konkretne myślenie, którego ja się uczę i ono działa u mnie. Jeżeli ono u mnie działa, to będzie działać również u innych. I widzicie, jakie są tutaj sukcesy, tak? Więc moi drodzy, trzymajcie się po prostu dwóch, trzech osób, które mówią w podobny sposób. Nie dajcie się zwieść, że, nie wiem, trzeba sobie odblokowywać jakieś rzeczy, trzecie oko. No po prostu, słuchajcie, możecie nie wierzyć w to, ale ja wam mówię, że to jest wam niepotrzebne. Metoda jest jedna. Rozwiązanie jest jedno. Albo jesteś w energii pieniądza, albo nie jesteś. Jeżeli jesteś w energii pieniądza, to pieniądze przyciągasz. Jeżeli nie jesteś w energii pieniądza, to pieniędzy nie przyciągasz. Proste i logiczne. Więc jeżeli nie jesteś w energii pieniądza i piszesz 100 razy po prostu dziennie mam pieniądze, mam pieniądze, mam pieniądze, tak? I spiszesz cały zeszyt, jaką chcesz metodą, a nie czujesz tego w sercu, to nic z tego nie będzie. Dlatego mówię, albo jesteś w energii pieniądza, albo nie jesteś w energii pieniądza. I to jest jedyna, to jest po prostu, to jest tak proste, że ja sama szukałam miliona metod, aż w końcu dotarłam do tego, że to jest tylko jedno. Albo jesteś w tej energii, albo nie. Albo jesteś w energii rozwiązania, albo w problemu. To wszystko. Dwa tory myślenia. Mam pieniądze, nie mam pieniędzy. Nie ma nic innego. Tu nie ma żadnych innych rzeczy skomplikowanych, kochani. Naprawdę, nie ma co wymyślać, ani komplikować sobie życia. Już patrzę. Już patrzę, bo jeszcze zostawiłam przekonanie, że gdy pokochasz siebie, zostaniesz zlinczowany. Niektóre osoby mają bardzo ciężkie przekonania i tu mi się, kurczę, nie rozwija w telefonie, ale to później zobaczę. Cześć, Anetka. Ania, jak zaczęłam siebie kochać w końcu, dzięki tobie. O, dziękuję ci bardzo. Danusia pisze, jakie to logiczne, zacząć od siebie. Dopiero teraz rozumiałam. Oczywiście zacząć od siebie. Tylko i wyłącznie, kochani, zaczynacie od siebie zawsze. Ja miałam bardzo duży problem z tym, co to znaczy, dlatego że to znaczy pokochać siebie. Bo tak jak mówię, ten mój cały proces, ta moja cała jakby podróż tutaj, tak, z tym wszystkim, podróż, nie wiem, chyba złe słowo, proces może inaczej, to
zaczynałam również od wielu rzeczy i szukałam i właśnie bardzo dużo ludzi mówiło mi pokochaj siebie, pokochaj siebie. Ja mówię, Boże, pokochaj siebie, ale co znaczy pokochaj siebie? No mówią mi, pokochaj siebie, klucz, ale co to znaczy pokochać siebie? Co ja mam zrobić? Tak? Co to znaczy? No i okazało się, że to znaczy stawiaj siebie na pierwszym miejscu, tak? To właśnie znaczy pokochaj siebie. Zawsze myśl o sobie najpierw i to nie jest egoistyczne, bo kiedy ty czujesz się wspaniale, to wtedy możesz pomóc innym. Wyjdź z tego założenia, tak? Czyli kiedy ty nauczysz się, jak być w energii pieniądza i będziesz bardzo pozytywną osobą, bo zmienisz myślenie przez to, że na przykład jesteś tutaj w tej grupie i jesteś wśród osób, które są pozytywne, zmienisz swoje myślenie, będziesz przyciągać inne rzeczy, bardziej pozytywne i będziesz po prostu full of energy, czy będziesz pełny energii i będziesz po prostu... To jest tak, że będziesz tak pełny, tak wypełniony tą miłością siebie, że ona będzie wylewać się po prostu, tak? Tak jak macie kubek z wodą, to się będzie wylewać. Czyli tak na przykład teraz tutaj ja, tak? Ja po prostu, ode mnie płynie ta radość, płynie ten pozytywizm, płynie ta chęć podzielenia się z wami. Widzicie to, że to ode mnie po prostu mi aż się wylewa jak fontanna. Tak jestem wypełniona. A gdybym ja była taka, że nie wiem jak to zrobić, Boże. Ja bym była taka, to co by ze mnie? To ja bym była w połowie pusta. A ja się na maksa wypełniłam, bo ze mnie się już wylewa. I dlatego mogę się dzielić z innymi. Na tym to polega. Rozumiecie? I akceptacja tutaj. Oczywiście akceptacja z siebie takim, jak siebie, jakim się jest. Ale nie chcę tutaj mówić dużo po prostu o tym, bo mamy dużo do przegadania. Dziękuję, Beatka. Dziękuję. Jakbyś tej energii pieniądza, dzisiaj nie ma pracy, ale szuka. Zaraz będę patrzeć tutaj na pytania. Klaudia, przede wszystkim, jeżeli ktoś do mnie pisze, albo pisze prywatnie, albo pisze tutaj na grupie, to ja zadaję jedno pytanie. Czy obejrzałeś moje wszystkie live'y? I odpowiedź 99,9 jest nie. Albo jestem na drugim. Kochani, 23 live'y nakręciłam. Tam jest wszystko. Ja nie jestem w stanie każdemu odpowiedzieć prywatnie. Jeszcze raz tego 23 razy. Wszystko jest tam. Naprawdę każdy live ma tytuł. Dlatego Klaudia, idź do modułów, obejrzyj moje live'y. One nie wszystkie mają 40 minut i wtedy zrozumiesz, co to znaczy być w energii pieniądza. Dobra, moi drodzy, czyli tak. Ale was tutaj jest 50. Czekajcie. Już sobie wchodzę na grupę. I będę patrzeć na pytania, bo tak jak powiedziałam, że będę patrzyła na pytania i będę odpowiadać na pytania, które dzisiaj właśnie tam zadaliście, przepraszam. Jak być w energii pieniądza, moi drodzy? Po prostu zaczynaj od wdzięczności. Zaczynaj od wdzięczności, bądź wdzięczny za każdą maleńką rzecz, którą masz. I on to, że zaczniesz być wdzięczny nawet za swojego męża, za swoje dzieci, za to, że masz dach nad głową, za to, że masz jedzenie, zmienia się uczucie na sercu. Zaczynasz czuć się, dziękuję za to. I mówisz sobie po prostu, tak czujesz, bo to wszystko jest w sercu. Pamiętajcie, najsilniejsze jest zawsze nasze serce, tak? Tutaj są wszystkie uczucia. I serce i wtedy idzie do góry, tak? Czyli serce to podstawa. Więc wy zaczynacie odczuwać to wszystko w sercu swoim, tak? Jeżeli jesteś wdzięczny, to czujesz to w sercu, czujesz to ciepło, czujesz po prostu ten spokój. I tu zmieniasz totalnie swoją energię, tak? I zaczynasz mówić, jestem, dziękuję, że mam te 100 zł ekstra. Dziękuję, że mam te 100 dolarów ekstra. I czujesz, nie czujesz stresu w żołądku, tylko czujesz spokój. I stopniowo za 100 zł, za 50 zł, za 30 zł, tak? Za 500 zł, za 600 zł, po kolei i zaczynasz coraz bardziej czuć się lepiej każdego dnia. I tutaj pamiętaj, że energia podąża za uwagą. Czyli tu, jak się skupiasz na tym i dziękujesz za to, za te pieniądze, zaczynasz wchodzić w energię pieniądza. Czujesz, że ty te pieniądze masz, że to, co masz dzisiaj, jest ok. I tu zaczyna się wtedy dziać ta magia, kiedy dziękujesz za to. Tak, dokładnie jak Ania mówi, trzeba obejrzeć wszystkie live'y. Dobra, kochani, wskakuję na pytania teraz. Przepraszam was, jeszcze muszę się tu napić, bo już mi zasycha w gardle. Dobra, jedziemy po kolei. Więc tak, jak się ma tutaj, Iwonka pisze, jak się ma granie w różnego rodzaju zdrabki, lotto i tak dalej, do pozostawania w energii mam pieniądze. Czy przez granie w lotto nie utwierdzamy się w energii braku pieniędzy? Bo przecież gram, bo chciałabym wygrać, bo nie mam jak to tłumaczyć. Oczywiście
Tutaj gratulacje wszystkich grających. Ostatnio, kiedy chciałam wysłać lot, to zaskoczyłam, że skoro gram, to chcę wygrać, czyli wysyłam komunikat, że nie mam. Co sądzisz, Marta? Słuchajcie, ja mówiłam w którymś z live'ie chyba, czy w którymś z postów, ale wydaje mi się, że w live'ie. Tutaj jest największy błąd. Ludzie chodzą grać w totolotka wtedy, kiedy nie mają pieniędzy, czyli kiedy są w braku, w energii braku pieniędzy i dlatego nigdy nie wygrywają. Dlatego ja powiedziałam, że jeżeli czujesz się, że jesteś w energii pieniądza, czyli czujesz się super, na bogato, wow, mam pieniądze, dostałam wypłatę, fajnie, a tutaj dostałam zniżkę, super, yes. Wtedy idziesz kupić los. Tylko wtedy idziesz kupić los, bo jesteś w energii pieniądza i jesteś magnesem na pieniądze i tylko wtedy kupujesz, tak? I to jest tak samo, jak możesz dostać, nie wiem, może się okazać, że za 2 dni dostaniesz podwyżkę w pracy, bo byłeś w energii pieniądza. I tutaj, dlatego ja, tak samo wczoraj, nawet nie sprawdzałam w ogóle losu, bo wczoraj był chyba Euromilion, prawda? Poszłam kupić zdrabkę, a pani mówiła, nie chce pani Euromilion? Mówię, i ona mówi, 95 milionów do wygrania. Mówię, jasne, niech pani da. Ale po prostu siedziałam w samochodzie, mama poszła na zakupy i czułam się tak na bogato, ale to tak się wczoraj czułam na bogato w tym samochodzie, że mówię, mamo, poczekaj tu, zostaw te zakupy, ja muszę natychmiast iść i kupić po prostu los, także muszę sprawdzić, bo jeszcze nie sprawdzam, tak? Czyli nie mam tej desperacji, że o Jezu, ja muszę już popatrzeć, czy już wygrałam, o Boże, już losowanie? Nie. Bo wtedy jak ja taka jestem, to po prostu jestem w takiej trochę desperacji, a to nie o to chodzi, on sobie tam leży. On sobie tam leży spokojnie. Jak jest wygrana, to jest wygrana. I czułam się na bogato, czyli czułam ten impuls, że muszę, słuchajcie swojego serca, swojej intuicji. Czułam ten impuls, że muszę iść i kupić. Za każdym razem, gdy kupuję sobie zdrabkę, robię to dla zabawy i zawsze, kiedy czuję, że po prostu jest zajebiście, ja wiem, że wygram. I słuchajcie, ostatnio cały czas wygram. 55 zł, 40 zł, tam 70 zł, różne to są kwoty. Ja się po prostu śmieję. Ja mówię, mamo, zobacz, widziałam, że wygram. Po prostu ja się śmieję z tego, bo wiem, że to działam. No, to jest, normalnie to jest zabawne, słuchajcie. A najlepiej jak poszłam odebrać, to było za zdrabkę tam jakoś w tamtym tygodniu, daję panie losy, myślałam, że było 30, a pani mówi, że jest 40. Ale przysięgam wam, nie wiem, jak ona to wyliczyła. Po prostu na drugi dzień było 40, a dzień wcześniej było 30. Jak? Magic. Także to jest naprawdę. Czyli tak jak mówię, no, że to jest, że tylko kiedy jesteście w energii pieniądza, kiedy czujecie po prostu, że wow, muszę sobie kupić, bo czuję się na bogato, czuję się jak królowa, dzisiaj idę kupić los. To jest ten moment. Ania, jak zarabiać dużo, jednocześnie nie pracując ciężko. Tak jak powiedziałam, za chwilę będę mówić o tym szkoleniu, które będę robiła od 1 do 7 sierpnia. To zaraz tutaj odpowiem. Tam właśnie będzie, to szkolenie będzie o tym, jak zarabiać dużo. Kasia pisze, jak się z tym wszystkim połapać i być w energii pieniądza, gdy się ma mierzną sknerę, który ciągle tylko gada, że nie ma pieniędzy i że czy na pewno nas stać, a skąd weźmiemy pieniądze. Kasia, moja droga, tak jak tutaj już Ci odpisałam, moje live'y, 23 live'y, zapraszam serdecznie, obejrzyj sobie je, plus moje posty. Po prostu trzeba zrobić tutaj pracę, bo to, że ja odpowiem na jedno pytanie, kochani, a robotę trzeba zrobić. Trzeba po prostu zrobić robotę nad głową swoją i trzeba obejrzeć te live'y, bo tam jest wszystko. Więc w jednym takim pytaniu to się, w jednej odpowiedzi tutaj się nie da. Jedno, co Ci mogę tylko powiedzieć, Ty jesteś panią swojego życia, więc musisz być silna, samodyscyplina, zdecydowanie, ignorowanie takiego gadania. Tyle mogę Ci powiedzieć. Ja pamiętam, jak było, moja rodzina nie jest akurat tak negatywna, ale pamiętam, że właśnie zawsze na przykład mój tata lubił oglądać wiadomości, te wszystkie inne uwagi, takie bzdury. Wszystkie negatywne to jest w ogóle... szkoda wygadać na ten temat, to ja po prostu, jak coś takiego tylko było, to ja od razu stawałam z kanapy, ja wychodziłam do góry, a rodzice, ale gdzie ty idziesz? Ja mówię, nie będę tych bzdur oglądać, chcecie oglądać, chcecie, żeby wasze, i od razu mówiłam, chcecie, żeby wasze życie wyglądało tak samo, chcecie się nakręcać? No to proszę bardzo, oglądajcie sobie. I pyk, od razu przerzucali, słuchajcie, na serię Rodzinka. Po prostu, jak tylko cokolwiek, to ja od razu cienka riposta, ja nie wchodzę w żadne dyskusje. Albo wychodzę z pokoju, po prostu ze mną nie podyskutujesz. Ja mówię, dobrze, chcesz tak myśleć, super, nie chcesz mieć pieniędzy, nie ma sprawy, kontynuuj, gratuluję. I tyle. A ty rób swoje, rób swoje. I jak ta osoba druga zobaczy, że masz rezultaty, to wtedy zacznie myśleć, kurde, faktycznie to działa. Jak ty to robisz? Rzeczywiście, no miałaś rację. Bo to zwykle tak jest, że kiedy coś robisz nowego, to cię krytykują, a potem mówią, o Boże, faktycznie to by się udało. Jak ty to zrobiłeś, zrobiłaś, nie? Tak to zawsze wygląda. Dalej tutaj patrzę.
Elżbieta pyta, jak trafić na live? Kochana, no live, jeżeli nie trafiasz na żywo na live mój, to one zawsze są zaczepione, że tak powiem, u góry, ale wszystkie są w unitach, czy, przepraszam, po polsku to są moduły. Wszystkie są w modułach i można je, można sobie je znaleźć, tak? Kamil pyta, powiedz trochę więcej o Twoim szkoleniu w sierpniu, co w nim będzie, o czym będziesz mówić, czy będziesz miał gdzieś informacje na ten temat. Dobrze, więc tak, słuchajcie, ja będę robiła szkolenie, gdzie będę, oczywiście napiszę taki post i napiszę tam konkretnie, co w nim będzie, ale będę robiła szkolenie, ono będzie od 1 do 7 sierpnia, to jest szkolenie płatne, to od razu mówię, ono będzie w innej grupie, ono będzie po prostu zupełnie w osobnej grupie. I teraz tak, dla kogo jest to szkolenie? Ja już mam tutaj, słuchajcie, listę osób, które są tym zainteresowane, ponieważ mówiłam na moim profilu, będzie to szkolenie o tym, jak podnieść swoje minimum i maksimum energetyczne. Co to znaczy? Każdy z nas ma swój tak zwany, to się nazywa termostat, czyli i takie minimum i maksimum energetyczne. Co to znaczy? Czyli, że jesteś tak zaprogramowany, że zarabiasz pewną kwotę i nie możesz za Chiny ludzkie po prostu przekroczyć tej kwoty. Po prostu stoisz w miejscu od lat w tej jednej kwocie, może nie zawsze od lat, ale często jest od lat i nie możesz ruszyć wyżej, bo masz tak zwany termostat. Zawsze jak dochodzisz już do niby gdzieś chcesz wejść wyżej, to się cofasz z powrotem. Po prostu to wszystko trzeba zrobić na poziomie energetycznym. Tutaj są na to inne sposoby i dlatego jeżeli jesteś taką osobą, która chce podnieść swój dochód, swoje zarobki, to to szkolenie jest dla Ciebie. Ale mówię też tak, jeżeli wiesz już, co to jest prawo przyciągania, jeżeli przesłuchałeś moje live'y, jeżeli rozumiesz te tematy, które są tutaj, tak? Rozumiesz, co to jest energia pieniądza, rozumiesz, co to znaczy być w braku energii pieniądza, rozumiesz, co to jest manifestacja, rozumiesz mniej więcej, jak to działa, tak? Czyli już zaczynają się jakieś dziać u Ciebie sukcesy, coś się dzieje, tak? Jeżeli rozumiesz to, nie musisz być mega ekspertem, bo to nie o to chodzi, ale jeżeli rozumiesz już to trochę, przede wszystkim prawo przyciągania, ok? To jest to kurs dla Ciebie. I na koniec, przede wszystkim, jeżeli czujesz, że chcesz więcej, jesteś gotowy na więcej niż jest w tej grupie, jesteś żądny tej wiedzy, chcesz po prostu, czujesz, że jesteś głodny, ja chcę wiedzieć jeszcze więcej, jak można więcej zarabiać, co trzeba zrobić, to jest szkolenie dla Ciebie. Zdecydowanie. Tak? Natomiast tutaj powiem, jeżeli jesteś osobą początkującą, która nie do końca wie, jak prawo przyciągania działa, która jeszcze nie przejrzała tutaj tych live'ów, która jeszcze nie zapoznała się tak dobrze z tym, co jest w tej grupie, tak? Nie wie do końca jeszcze, jak to wszystko polega, to to szkolenie będzie dla Ciebie za trudne, tak? Po prostu ja jestem tutaj szczera z Wami, bo to nie o to chodzi, żebym ja wzięła na takie szkolenie po prostu 200 osób, gdzie są osoby, które nie przerobiły jeszcze tutaj sobie tych modułów, nie rozumieją prawa przyciągania, nie wiedzą, o co chodzi, będzie im trudno. Ja będę później robić jeszcze takie szkolenia, więc to Ci nie przepadnie, ale jeżeli jesteś osobą początkującą, to proszę przerób wszystko, co jest tutaj w tej grupie, i być może potrzebujesz trochę więcej czasu, żeby wziąć udział właśnie w takim szkoleniu. Czyli jeszcze raz, jeżeli przerobiłeś live'y, rozumiesz, na czym to polega, na czym polega bycie w energii pieniądza, bycie w braku pieniądza, braku pieniądza, wiesz, na czym polega prawo przyciągania, chcesz zarabiać więcej, bo chcesz podnieść swoje minimum i maksimum energetyczne, jesteś otwarty na nowe rzeczy, chcesz wyjść na jeszcze wyższy poziom, czujesz, że tutaj już dla Ciebie jest za mało informacji, chcesz więcej, to jak najbardziej jest to kurs dla Ciebie, jest to szkolenie dla Ciebie. Ono się odbędzie w osobnej grupie, tak jak powiedziałam, i od razu mówię jedną rzecz. To jest szkolenie, gdzie jest ilość osób ograniczona. Ja na ten moment jeszcze nie zaczęłam o nim praktycznie mówić, tutaj w ogóle nie zaczęłam mówić w grupie i już mam 12 osób na liście. Ja przyjmę maksymalnie 40 osób, bo to ma być bardzo takie kameralne szkolenie, to ma być szkolenie, gdzie macie do mnie dostęp, tak? Gdzie ja mogę Wam na wszystko odpowiedzieć, gdzie Wy możecie podzielić się swoimi uwagami, gdzie Wy macie swoje pytania, gdzie po prostu jesteśmy siebie blisko, dlatego to szkolenie jest tylko dla 40 osób, nie więcej,
bo chcę, żebyście z tego szkolenia jakby zyskali też no, największą wiedzę, że tak powiem, jaka jest możliwa, tak? Dlatego to nie będzie dla bardzo dużej grupy osób. To będzie kameralne szkolenie, ono będzie w osobnej grupie na Facebooku. Jeżeli jesteście zainteresowani, moi drodzy, to proszę napiszcie do mnie wiadomość i będziemy dalej. Ja Was piszę po prostu na listę, powiem Wam, jak to wszystko wygląda. Dobrze, zaraz tu jeszcze przeczytam te pytania, dobrze? Które mi tu piszecie. Czytam, co tu macie, dobrze? Jest 12, a ja mam zaraz szkolenie w drugiej grupie, więc się troszkę spóźnił. Twoje top, Kamil pyta, twoje top 3, czyli 3 sposoby na bycie w energii w dostatku przez większość czasu. Kamil, to jest samodyscyplina. To jest samodyscyplina, to jest po prostu cały czas łapanie się na tym, że na przykład dostanę rachunek, tak? Dostanę rachunek i popatrzę, że nie wiem, jest to 300 zł, tak? I wtedy co robię? Dobra, mam energię, chodzi piec, kuchenka, dostaję energię, cieszę się, że mam energię, dziękuję za to, dziękuję bardzo, okej, jest 300 zł, ale przecież mam, dam radę, nie ma tragedii, uspokajam się, czyli kiedybym już wchodziła w energię braku pieniądza, bo się wkurzam tym rachunkiem, oddycham głęboko, spokojnie, wszystko okej, będzie dobrze. Musicie się kontrolować i łapać swoje myśli. Samodyscyplina, samokontrola, non-stop, każdego dnia, cały czas. I słuchajcie, to tak jak powiedziałam, jak się chodzi na siłownię, pochodzisz 3 razy, 4 razy, 5, 10, no nie będzie jeszcze tego sześciopaka. To jest kwestia czasu, czyli jeden dzień się pilnujesz, drugi, trzeci, czwarty, tak? To spowoduje, że zaczynasz po prostu totalnie zmieniać swoje myślenie, jesteś w innej energii. Przede wszystkim otaczanie się osobami sukcesu, otaczanie się osobami, które mają pieniądze, które mają właśnie ten sukces. Czyli jak wiadomo, że możecie nie mieć tutaj wokół siebie takich osób, ale na Facebooku znajdźcie osoby, które mają sukces, tak? Śledźcie je. Ja słucham moich mentorek, jak ja zasypiam, słuchajcie, ja zasypiam, to ja słucham po prostu Katriny. Ja śpię na poduszce, a Katrina do mnie mówi. Ja śpię, słucham, albo budzę się dzisiaj rano, mama mnie tam woła, a ja mówię, mama się pyta, wstajesz? Ja mówię, tak, tak, a tutaj mi leci Amanda, tak? I Amanda już mnie nakręca po prostu rano, bo ja mam wykupione te szkolenia, tak? Ale to przecież można znaleźć osoby, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek, cokolwiek, co jest pozytywnego. Budzę się rano, słucham sobie, nakręcam się pozytywnie. Oczywiście, że mogę mieć pieniądze, jasne, że mogę mieć pieniądze. Od samego rana nakręcacie się pozytywnie, idziecie spać, nakręcacie się pozytywnie. Po prostu. Najgorsze, co może być, jak idziecie spać i rozpaczacie nad tym, jaki był beznadziejny dzień i jak w ogóle nie macie pieniędzy i życie jest beznadziejne. Wszystko zabieracie do swojej podświadomości, tym ją karmicie, zwłaszcza wieczorem. To jest najgorsze, co może być. Nigdy nie róbcie. Zawsze próbujcie wieczorem właśnie posłuchać sobie czegoś fajnego, czegoś motywującego. Szukajcie ludzi, którzy Was motywują. Jeżeli chcecie, włączcie sobie te live'y, które tutaj mamy, tak? Tego słuchajcie w kółko, tak jak ja słucham moich mentorek. Non-stop po prostu na tapecie mam. Non-stop, non-stop. Twoja poranna rutyna, no to tak jak już powiedziałam, że właśnie słucham moich mentorek, tak? Czyli nakręcam się totalnie. Też jeżeli mam za dużo wszystkiego naraz, wyciszam się, oglądam sobie mój serial jakiś tam meksykański, dlatego że to mi pomaga uczyć się hiszpańskiego jeszcze bardziej, więc sobie włączam moje seriale, relaksuję się, czyli powracam do relaksu, tak? Już. Mam porozwieszane różne cele w mieszkaniu, na karteczkach i jeśli przyjeżdża siostra, czy ktokolwiek, ja je chowam, czy to dobry pomysł. Znaczy, wiesz co, ci powiem szczerze, rozumiem cię, dlatego że ja też mam napisane na lodówce, że jestem milionerką i jak przyjdzie mi tam jakiś tam sąsiad, czy coś tam, to tak, to ja bym też pewnie to ściągnęła, bo to jest dla mnie, tak? Nie, że się wstydzę, tylko to po prostu są takie moje jakby, moje czy mojej mamy, to są takie nasze jakby intymne, prywatne rzeczy, więc to jest dla nas. A przecież wiadomo, że nie mamy gości codziennie, więc jak sobie to schowam, jak sobie to schowasz, to nic się nie stanie, potem sobie przylepisz, bo to jest dla Ciebie, tak? Ty nie dyskutujesz Twoich celi, nie dyskutujesz z nikim o tym. To jest po prostu dla Ciebie prywatne. No tu Kamil pisze, Kamil, bo to są inne kwestie tutaj, tak?
że wstydzisz się, kim jesteś. Nie, no chodzi tutaj o to, to jest coś takiego, jakbyśmy mieli pamiętnik, który leży otwarty na stole w kuchni i przychodzi i sąsiad i to, czy siostra, a to jest otwarte. To ja do tego tak podchodzę, więc to jest po prostu twoje takie prywatne, więc tu nie myśl. To jest po prostu jakby prywatność. O, może tak, nie ma tutaj nic z tym, nie jest to w ogóle wstydzenie się, tylko jest to moja prywatna rzecz. I odbieram to tak, jakbym miała otwarty pamiętnik na środku zostawiony w kuchni. O, tak? Więc ja mogę też tą karteczkę schować, a potem pójdzie to przylepię. Czy prośba, pismo o umorzenie lub nieegzekwowanie jakiejś płatności, należności, ale nie argumentowana złą sytuacją ani brakiem pieniędzy, tylko wiedzą, że oczekujący ma możliwość nam ją podarować, to energia pieniądza i pozytywnego dostrzegania możliwości, czy energia braku? Pamiętaj, jeżeli czujesz się dobrze, pozytywnie, na spokojnie, nie masz tej desperacji, tego Boże, muszę napisać to pismo, bo po prostu brakuje mi tych pieniędzy, ja muszę je w końcu odzyskać. Jeśli to nie jest ta energia, tylko taka na spokojnie, normalnie napiszę pismo, to spokojnie możesz to zrobić. Bo słuchajcie, ja też się, no nie wiem, poszłam zrobić w tamtym tygodniu paznokcie i słuchajcie, okazuje się, że dziewczyna była nowa. Zrobiła mi w ogóle lakier, żelak tak zwany, którym nie powinna, bo ja chciałam normalny lakier. Wszystko mi się rozciapało, słuchajcie, bo to było na szybko. Wypaczkałam sobie torebkę, wkurzona byłam, oczywiście wróciłam się tam i mówię do kobiety, że po prostu, no to tak nie może być. Czyli nie zrobiłam tego, że Boże, zapłaciła mi teraz, o Boże, ja teraz pójdę, oddaj mi pieniądze, bo ja nie mam pieniędzy, straciłam pieniądze. Nie, tylko poszłam po prostu i również, że no halo, ja mam sukienkę w tym lakierze. I wyobraźcie sobie, że poszłam na drugi dzień, wymalowano mi wszystko pięknie i jeszcze mi pani dała 50% zniżki, w ogóle kartę stałego klienta, inna zupełnie osoba i jeszcze 50% zniżki na następny zabieg. I sobie myślałam, wow. Także wiecie, a byłam oczywiście w energii pieniądze, jak najbardziej. Dlaczego kiedy wydaje nam się, że już niczego nam nie brakuje, pieniędzy jest pod dostatkiem, nagle tracimy wszystko? Czekajcie, muszę napisać. Izunia, przepraszam bardzo, bo mi koleżanka dzwoni, a ja mam przecież sekundeczkę. Boże. Dobra, przepraszam, przerwało wam, jestem. Słuchajcie, w 21 live'ie albo w 20 live'ie ja tam mówię o tym właśnie, jak to jest, że jeżeli wcześniej jesteś w energii negatywnej, wściekasz się, jesteś zła, o wszystko masz pretensje, wcześniej, to jest coś, co spowoduje jakąś negatywną sytuację w twoim życiu później, tak? Czyli to, co masz dzisiaj, jest spowodowane tym, jak myślałaś wczoraj, przedwczoraj, tydzień temu, dwa tygodnie temu, miesiąc temu, pół roku temu. Więc stąd się biorą te rzeczy. Z twojego poprzedniego myślenia, bo to nie jest tak, że my manifestujemy, po prostu pomyślałaś wczoraj i już to masz dzisiaj. No nie, to trochę trzeba jednak dać temu energii, tak? Żeby to się tak, żeby pewna sytuacja się zmaterializowała. Okej, dobra, to chyba tutaj widzę wszystkie. Dobra, tutaj widzę wszystkie. Kochani, przepaczę jeszcze tu, przepraszam was bardzo. Mam nadzieję, że to jest pomocne. Przelecę jeszcze te pytania, bo ja mam już jestem spóźniona na kolejne szkolenie. Przepraszam was, na innej grupie. Jest Ania zainteresowana? Tak, Ania jest już na liście. Ja ostatnio powiedziałam mężowi, że jeszcze będziemy mieszkać w pięknym domu pełnym białych mebli z dużymi oknami. Bardzo dobrze, już sobie trzeba wyobrażać, jak to będzie wyglądało w tym twoim nowym domu. Izabela, cena szkolenia 250 zł. O Jezu, bo mi się... Wszystko mi się tu rusza. Ania pisze, to jest niesamowite, jakiś czas temu pisałam do różnych osób, czy znają kogoś albo jakieś książki, żeby mogły mi otworzyć. Kurczę, nie widzę tutaj. Nie widzę, nie otwiera mi się, kochani, ten. Ja ci odpiszę później, Ania. Kiedy zaczyna się szkolenie? Szkolenie będzie od 1 do 7 sierpnia, moi drodzy. I to będzie takie, że będą tam, jeszcze dokładnie to zaplanuję, tutaj napiszę cały w ogóle plan tego, taki post, myślę, że będzie łatwiej to wszystkim zrozumieć. I to będzie tak, prawdopodobnie to będą 3 live'y, jeszcze nie wiem dokładnie. To będą moje 3 live'y takie konkretne, będzie live pytania, odpowiedzi. I jeszcze szykuję taką jedną niespodziankę tam, zobaczę jak mi to wyjdzie. Na pewno będzie o tyle, że to jest fajne, że to jest kameralne, więc będziemy mieć fajny kontakt ze sobą, dużo bliższy, że po prostu jakby każdy zyska tutaj na tym, bo będzie miał, taki mówię, no bliższy kontakt ze mną, tak? Czyli jeżeli chcesz być w mojej energii, jeżeli ci to odpowiada, to bardzo zapraszam. Trzeba szukać ludzi, którzy nakręcają nas pozytywnie. Agnieszka pisze, tak czuję, Marto, dokładnie tak jak mówisz. No właśnie, że po prostu
Tak jakby to był otwarty pamiętnik na stole. Ja mam mapę marzeń na ścianie, ale w sypialni, bo nie mam ochoty dzielić się z innymi. No tak, oczywiście, jak najbardziej. To są takie prywatne rzeczy nasze i nie ma w tym zupełnie nic złego. Moi drodzy, życzę Wam wspaniałej soboty, wspaniałego weekendu. Jeżeli jesteście zainteresowani takim szkoleniem, jeżeli czujecie, że to jest dla Was, tak? To po prostu dajcie mi znać prywatnie i ja Wam powiem, co i jak dokładnie. Także trzymajcie się cieplutko, pa, pa.